Cześć, tu Diana z językowego Precla. Jesteśmy w Konstancji w moim starym akademiku. To tutaj 5 lat temu spędziłam 2 semestry na Uniwersytecie w Konstancji, dokładnie w tym miejscu. To był mój pokój. Ten akademik jest dosyć taki ciekawy, ponieważ tu są pokoje jednoosobowe, w zasadzie kawalerki, w których jest pokój, w którym znajduje się łóżko, szklany stół, z którym jedna z koleżanek miała dosyć duże problemy, bo nie wiem, jak to się stało, ale jej to szkło pękło, więc musieli jej blat zmieniać na drewniany. Oprócz tego parę półek, szafa i to w zasadzie tyle. Jak się tylko wchodzi na korytarzu, pierwsze co się rzuca w oczy to jest mała kuchenka, która tak dobrze słyszycie jest na korytarzu. Tam są 2 palniki, mała lodówka, zlew i w zasadzie to wszystko. Oprócz tego jest jeszcze toaleta z prysznicem. Obieg dosyć ciekawy, dlatego że wszystko jest wylane tak jakby z plastiku, tak trochę jak w starych pociągach mi się wydaje. Może coś takiego było. Generalnie wrażenia raczej mało przyjemne. No ale jak się jest studentem, to człowiek ma dużą tolerancję, jeśli chodzi o tego typu niedogodności. Tak jak słyszycie, pokój i całe mieszkanko nie jest za duże. Możecie sobie zadawać pytanie, gdzie w ogóle się robiło pranie. Oczywiście no, można prać ręcznie, to wersja dla hardkorowców. Dla pozostałych studentów jest udostępniona pralnia, w której stały swego czasu 4 pralki. No i po prostu się przychodziło, trzeba było mieć swój proszek, jakiś ewentualnie płyn do prania, czy tam do pukania. Wrzucało się swoje pranie, nastawiało się, szło się gdzieś tam załatwiać swoje sprawy, bo bez sensu było siedzieć tak godzinę czy tam półtorej i się modlić nad tym praniem. No i potem się wracało i odbierało to pranie. Ponieważ w Niemczech, podobnie jak w Polsce, studenci raczej nie śpią na pieniądzach, to mało kto tutaj posiada swój własny samochód. Zdecydowana większość porusza się na rowerach, które są dużo, dużo tańsze, łatwiej je potem zaparkować, bo tak naprawdę w Niemczech stojaków na rowery jest całkiem sporo i łatwiej się z nimi dostać, nie stoi się w korkach i tak dalej. Dlatego dużo tutaj rowerów i co ciekawe nawet zimą jest całkiem paradoksalnie spory ruch, gdzie u nas jest to nie do pomyślenia i myślimy sobie, że tylko jakieś szaleńcy porywają się na takie podróże, natomiast tutaj to jest po prostu codzienność.